Zaczynamy kolejny dzień z naszym planerem Crosspost. Na pierwszy piątek po Środzie Popielcowej proponujemy dwa zadania. Pierwsze to zachęcić kogoś do wspólnego przeżywania Wielkiego Postu i na przykład może to być opowiedzenie właśnie o planerze, o Crosspoście, ponieważ tak naprawdę zacząć można w każdej chwili. Jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął, a ma taką ochotę, to nic nie przegapił. Można do tej pory kupić planer i jeszcze w nim wziąć udział, jeszcze się zaangażować w Crosspost. Drugie zadanie to udział w Drodze Krzyżowej. Ja jako dziecko pamiętam, że jakoś specjalnie nie lubiłem tych nabożeństw. Przekonałem się do nich dopiero gdzieś w okresie liceum, dlatego że nie rozumiałem, na czym one polegają, jak to wszystko działa i po co to w ogóle robimy, po co chodzimy za trzema ministrantami z krzyżem i z dwiema świecami. Później zdałem sobie sprawę, że to olbrzymia łaska, że możemy brać udział w takim nabożeństwie, które odwzorowywuje drogę krzyżową Chrystusa, które pokazuje nam, jak to wszystko mogło wyglądać, które pomaga też w rozważaniu poprzez krótkie wprowadzenia w każdą stację drogi krzyżowej. I dzięki temu zrozumiałem też, mówię, istotę i sens. Jest to takie, naprawdę dbam o to, żeby pamiętać o tych nabożeństwach, dlatego że no, tak jak nigdy nie byłem tego przekonany, powiedzmy przez te kilkanaście lat życia, tak później byłem taki, wiecie, wow, można iść na drogę krzyżową i można trochę poczuć się jak tam wtedy Pan Jezus i to było takie dla mnie niesamowite. Więc droga krzyżowa jakby jak najbardziej. Oczywiście personalizuję też planer pod siebie, wpisuję swoje dwa zadania, które mam na jutro i to jest na pewno adoracja Najświętszego Sakramentu, dlatego że wchodzi ona na stałe w mój kanon wielkopostnych zadań. I tak jak w zeszłym roku, tak w tym roku również postanowiłem sobie, żeby w tej adoracji uczestniczyć codziennie, chociaż na chwilę. To nie musi być długo, natomiast sam fakt regularności i uczestnictwa w adoracji jest dla mnie istotny. Mam też na jutro zaplanowane spotkanie z jednym znajomym, więc je również wpisuję jako drugie zadanie od siebie, dla siebie. Ewangelia, którą proponuje nam Kościół na piątek, składa się tylko z dwóch wersetów. Podeszli wówczas do niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą? Jezus im odpowiedział: czy mogą być smutni drużbowie weselni, gdy Pan Młody jest z nimi, lecz przyjdą dni, kiedy Pan Młody zostanie im zabrany. W tej Mateuszowej Ewangelii mamy takie ukryte przesłanie o śmierci Chrystusa i jest to takie swoiste przypomnienie o tym, że nie jest z nami na zawsze. Zostanie zabrany przez osoby, które go ukrzyżowały, które nie chciały, aby głosił swoją naukę. I to też, odwracając sytuację, jest zapytanie do nas. Czy mogą być smutni drużbowie weselni, gdy Pan Młody jest z nimi? Czy my jesteśmy weseli, kiedy Jezus jest przy nas? Czy my jesteśmy weseli, kiedy Chrystus towarzyszy nam każdego dnia? Czy my jesteśmy weseli, kiedy spędzamy czas z Jezusem? Kiedy ja idę na adorację i mam Jezusa na wyciągnięcie ręki? Czy podczas Eucharystii jestem człowiekiem radosnym? Człowiekiem, który cieszy się z tego miejsca, cieszy się z tego czasu, cieszy się z tej przestrzeni, w której się znajduje razem ze swoim Bogiem? To jest bardzo istotne pytanie. Ja dopiero teraz to tak naprawdę odkrywam. Czy wesele się, kiedy Jezus jest przy mnie? Nie wiem jak wam, ale mi w ten Wielki Post weszło się całkiem nieźle. Rozpocząłem go całkiem owocnie i nie chcę mówić jakoś specjalnie przedwcześnie tego, ale nie jest najgorzej. Wydawało mi się, że będzie mi ciężej, żeby to wszystko kontynuować, żeby wrócić do nawyków wyrobionych w zeszły Wielki Post, współpracując z tym planerem, który mieliśmy rok temu, a idzie mi naprawdę nieźle. To znaczy, to bardzo subiektywne, ale no cóż, oby tylko tak dalej.